A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind. Ostatnio mieliśmy wiele przygód. Zobaczcie, mam plecak wypełniony tutaj magicznymi przedmiotami, które udało się pozyskać w różnych tajemniczych miejscach. Ogólnie mamy jeszcze sporo mikstur, sporo zwojów. No, toczyliśmy trochę walk. Pewnie się pancerz odrobinę popsuł. Może go zreperuję od razu. Także stracimy jeden młotek na pewno płatnerski, także polepszy się sprawa z udźwigiem. Okej, mogę się też na pewno troszkę podleczyć. Może paskiem. Ten pasek super leczy i szybko sobie odnawia ładunki. Jeszcze raz. On i na maksa mnie wyleczył. Jeszcze mamy trochę ładunków w pierścieniu. Teraz tak. Jesteśmy na tej wyprawie, aby pozyskać pierścień władzy, którego lokalizację podała nam Ajira. Niby podała tę lokalizację, ale ja wciąż do końca nie jestem pewien, gdzie to jest. Dlatego kierujemy się na pewno tutaj, na tę wyspę. Tutaj na pewno są ruiny, o których mówiła Ajira. I od tych ruin, gdzieś tam z prawej albo z lewej strony, będziemy szukać konkretnej lokacji. Okej, many nie mam. By się przydało odpalić chodzenie po wodzie tutaj. Tam się skrzekacz czai. A, może sobie jednak uzupełnię tę manę. Cylodyliańska brędy, niewidzialność. Zaraz, zaraz, duża mikstura cienia. Premia do many. Premia do many to działa krótko, nie odnawia nam many. Ale z premią do many mógłbym sobie chyba szybko... O właśnie, wykorzystać to, że mamy tymczasową premię do many. I sobie to chodzenie po wodzie chyba śmiało załączyć, co? O, troszeczkę oszukamy system. Dobra. I teraz tak, kierujemy się właśnie na tę wyspę. To może jest ona. Taka większa powinna być. Musimy uważać na te skrzekacze, one tutaj latają wszędzie. Może mnie nie zaatakuje. Aha. Już, już. Ła, tu są dwa nawet. Może mi zaraz chodzenie po wodzie przeminie. Tylko czemu one nie chcą mnie atakować? Dobra, może jak wyjdziemy tutaj na ląd. Teraz na pewno zaatakują. Naklepiemy je. Są dwa. Są dwa skrzykacze. O, ten mocniejszy jakiś. Ach, padły. Dobra, nie będziemy tych ich piórek już zbierać. Będę się skupiał na tych jednak cenniejszych przedmiotach. Już na tym etapie możemy sobie na to pozwolić. Użyję naszego pierścionka, który leczy słabiej, ale sobie poradził. Jestem uleczony. I teraz tak, musimy się kierować w tamtym kierunku. Many nie mam. Przestała ta miksturka fajna działać. Zaraz, tak, to będzie gdzieś tutaj, ale chodzenie po wodzie jeszcze działa. Może się uda do tej wyspy dotrzeć. Nie, zanika już, zanika to chodzenie. Zaraz ryby mnie pewnie zaatakują. Ale może się uda. Tak, to są te ruiny, o których mówiła Ajira na pewno. O, widzę kraba. Ej, a może... mam pomysł. No idź, już jakaś ryba. Gdzie on jest? Gdzie to jest? Właśnie tego nie lubię, bo te ryby kąsają i nie widać. I one się w ogóle poruszają, jak atakują. Jeszcze jakaś jest. Niby dwie mnie atakowały, a nie idzie ich namierzyć. Widzę tego zębacza. Może... A nie, to nie był zębacz, to był drełg jakiś. Drełkowy wosk można z niego pozyskać. Super współczynnik ma, weźmiemy to. Teraz tak, zaraz, bo już się pogubiłem. Tak, te ruiny zostały nam zaznaczone na mapie. To są pewnie... To jest Bagfell tak zwany. No dobra, niech będzie. Tak sobie pomyślałem, bo mieliśmy przetestować... no wiecie, chwytanie dusz, no nie? Może nasze pierwsze chwytanie dusz przetestujemy sobie na takim krabie błotnym. Patrzcie, jak ten pasek się szybko regeneruje. Na takim krabie błotnym my mieliśmy taki sztylet, który może chwytać duszę, no nie? Jakieś klejnoty na pewno mamy. Jak próbujemy schwytać duszę, to ta dusza zostaje uwięziona w najmniejszym klejnocie, w jakim ta dusza się może zmieścić, no nie? Czyli pewnie w nędznym klejnocie duszy taka dusza kraba się zmieści, prawda? Ten klejnot będzie w stanie taką duszę bez problemu utrzymać, no bo to tylko krab błotny. Pożeracz dusz, chwytanie dusz, tylko że to działa tak... Nie możemy wziąć tego sztyletu, rzucić sobie czaru chwytania dusz i później wziąć innej broni, żeby go zaatakować. To jest coś takiego, że działa przy trafieniu, tam jest napisane wyżej. Przy trafieniu chwytanie dusz, czyli muszę uderzać tym sztylecikiem. To jest krótkie ostrze, ja się tym za bardzo nie umiem posługiwać, ale na takiego kraba błotnego powinno chyba w zupełności wystarczyć, co? O, taki sztylecik mamy. I zobaczymy, czy uda się schwytać jego duszę. To będzie taki pierwszy teścik na chwytanie dusz. Muszę go trafić. Moja umiejętność w posługiwaniu się takimi sztylecikami... O, udało się, rzuciłem chwytanie dusz. Jest taka poświata. Udało ci się schwytać duszę. Mamy taki komunikat. Dobra, już mogę wziąć mój super mieczol. I pewnie została właśnie ta dusza schwytana.
do tego najmniejszego klejnotu. Tak, zobaczcie. Nędzny klejnot dusz z duszą kraba błotnego. No. Jego wartość wzrosła. Jak jest w klejnocie dusza jakiejś istoty, to automatycznie wartość takiego klejnotu wzrasta. No to jakoś bardzo nie wzrosła, no bo nie dość, że nędzny klejnot, jeszcze dusza jakiejś nędznej istoty, no to nie ma się czego tutaj spodziewać po tym. No ale jakbyśmy uwięzili w jakimś lepszym klejnocie jakąś potężną duszę, no to wtedy ceny takich klejnotów mogą sięgać wielu tysięcy, prawda? Okej. Teraz tak, tutaj są ruiny. Może zostawmy je już w spokoju, bo już mieliśmy dwie przygody w osobnych takich lokacjach. W jaskini, gdzie uwolniliśmy więźniów, jeszcze w kaplicy kultu Dedr. Może w końcu warto się skupić na zadaniu dla Adjiry. Podejrzewam, że te ruiny jeszcze będą związane z czymś konkretnym, zwłaszcza, że zostały zaznaczone na mapie, czyli pewnie dotyczą czegoś ważnego. I pewnie jeszcze tutaj będziemy z jakiegoś powodu. Będę się kierował teraz w tamtym kierunku, czyli od tych ruin na wschód. Zobaczymy. Na wschód. Gdzieś tam powinniśmy iść, tylko kurde, są problemy z maną. Ja bym jednak chciał to chodzenie po wodzie załączyć. Odnowimy sobie te many jednak. Duże przywrócenie many. Mana zostaje przywrócona. Chodzenie po wodzie spróbuję włączyć, póki ta mana się przywraca. O, w ten sposób mamy zapełniony mimo wszystko cały pasek. Coś takiego, bo to przywrócenie many działa po prostu przez jakiś czas. Te manę mi przywraca. Jak przez ten czas działania przywrócenia many rzucam czary, to ta mana się nadal przywraca, no nie? Dobra, użyjemy pierścionka, żeby się znowu trochę podleczyć. I teraz tak, dobra, sprawdźmy tę wyspę tutaj. Może to chodzi o to. Na wschód od tych ruin. No to jeszcze nie jest ta wyspa, musimy jeszcze dalej się udać. Przy okazji sobie załatwimy skrzekacza. Padł bez problemu, mamy też nową broń. No nie jest taki zły, no 200 współczynnik tych piór. Kurde, no pióra się opłaca jeszcze podnosić, no. Będę je podnosił. To jest ta, z która to wyspa jest? Tamta. Dobra, idziemy tam. Chodzenie po wodzie cały czas działa. I tutaj będziemy szukać jaskini. O, tam możemy wylądować. Nie jest stromo, nie będę miał problemów, nawet przy mojej słabej akrobatyce. Czy no, taka słaba już ona przecież chyba nie jest, co? Jak my stoimy z akrobatyką? Akrobatyka 34, no nie jest źle, no. Się szkolimy w tym cały czas. Aha, zobaczcie go. Padł. Dziki guar, nie jest zarażony. Współczynnik 5, słabiutki. No dobra, rozejrzyjmy się, czy tutaj jest jaskinia. No to jest taka większa wyspa, musimy ją dokładnie przebadać. Tam jest jakaś jaskinia. Tam jest jakaś jaskinia, ta jaskinia miała się nazywać... Czy nie wiem, czy to jaskinia w ogóle będzie, Ashirbadon. Ale podejrzewam, że to może być jaskinia. Ashirbadon. No, trzymajcie kciuki. O, coś mnie tutaj próbuje powstrzymać. Strażnik jaskini. Skrzekacz złotopióry. Nawet nie jest chory. Weźmiemy tego piórka jednak. Nie, to jest coś innego złowo. Znowu jakiś jakanalit. Kurde. Dobra, zostawmy to. Czy wejdziemy? Ale mnie korci. Korcą mnie zawsze takie lokacje. No ale kurczę. Ashirbadon mamy szukać, tak? Mieszkająca w Ashirbadon na wyspie leżącej na wschód od ruin Balfel. Pewnie ta malutka wysepka. No nie wiem, czy tu wchodzić. Dobra, może zostawmy to w spokoju, co? Szukajmy to, czego chciała Adjira. Bo tak jak wam kiedyś mówiłem, w Morrowindzie jak się chodzi, można cały czas napotykać na jakieś takie ciekawe miejsca, ciekawe lokacje, niektóre związane z jakimiś zadaniami, niektóre zupełnie nie. Można by tak chodzić i chodzić, ciągle coś ciekawego znajdować. A już odbiłem dwa razy w bok, no może wystarczy. Chodzenie po wodzie, znaczy dwa razy w bok przy tym zadaniu akurat. Często się zdarzało, że przy innych zadaniach też się zajmowałem czymś innym po drodze. Także może zostawmy. O, tam na przykład, zobaczcie. O, to może być to. To może być to. Bo chyba, żebyście naprawdę bardzo chcieli, żebym do tej jaskini wszedł, no to jest blisko tej jaskini, no to podejrzewam, że już to musi być. Ashirbadon, to jest ta. Jeżeli bardzo chcecie, żebym zajrzał, co w tamtej jaskini się czai, to po prostu jak skończę sprawę tutaj... Tylko, że jak skończę sprawę tutaj, to pewnie jeszcze odcinek będzie trwał i będę musiał decyzję podjąć.
o to podejmę, jak załatwię tę sprawę. Kurczę, no korci mnie tam ta jaskinia też, no. Najpierw załatwmy sprawę tutaj. Może ta jaskinia będzie na tyle obszerna, że nam zejdzie tutaj dużo czasu i po prostu mi napiszecie, czy chcecie, żebym do tamtej drugiej jaskini też wszedł, zanim pójdziemy znowu do Adjir. Okej, zobaczmy. Tutaj musimy gdzieś znaleźć pierścień władzy. Czy my mamy jakąś miksturę ochrony przed lodem zimnym, coś takiego? Przywrócenie siły, szybkości, zdrowia, mikstura cienia, osobowości, tarcza ognia. Zwinność, kondycja, milczenie. Dużo tarcz ognia mamy ogólnie. Znoszenie mamy jeszcze. Zwinność, znowu odporność na ogień. Tarcze ognia mamy, odporności na ogień. Z zimnem coś ciężko. Błyskawice mamy nawet. Nie mamy nic ciekawego przeciwko błyskawicom. No trudno, rzucamy się na niego. Nie będziemy tutaj zbytnio kombinować. Jakie jeszcze mamy zwoje? Antymagię mamy. Obniżenie siły woli. To nie. A możemy mu szczęście zaabsorbować. Swój złodzieja krwi. Ła, to jest fajne na dotyk. Ale to trzymamy na jakiegoś potężniejszego przeciwnika. Zwiększa się siła woli. To możemy rzucić na siebie. O, tarcza ognia. Kolejna ochrona przed ogniem. No fajne te rzeczy mamy. Musimy więcej jakichś ciekawych zwojów znaleźć. Klepiemy. Patrona chłopia może nie zdąży rzucić jakiegoś potężnego czaru. Nie zdążył. Dobrze. Udało się. Sole mrozu. Bierzemy. Co tu będzie? Tu miała być jakaś... chyba czarownica, której Adjira nie lubi niby. I ona ma mieć ten pierścień władzy, tak? Czyli ogólnie musimy być przygotowani na walkę z magami tutaj. Tam ktoś jest. Tam ktoś jest i stoi bardzo wysoko. Znaczy, ja stoję bardzo wysoko, o jajku. To mi wygląda na jakąś dremorę w sumie. Nie sądzę, żeby tutaj do mnie doszedł jakimś cudem. Strasznie wysoko tu jest. Ojciec rzucił na siebie jakąś osłonę. Dobra, zrobimy takowy numer. Skorzystamy z miksturki lewitacji. Gdzieś tutaj mieliśmy takową. Nie będziemy korzystać z laski Magnusa, może? Czy będziemy? Dobra, może skorzystam z laski Magnusa. Znaczy, z laski Czarodzieja, a nie Magnusa. Żebyśmy mieli lewitację. Dobra, przelecimy sobie tu. Przy okazji popatrzymy, co tutaj jeszcze właściwie jest. No, tam jeszcze można wzlecieć. Mamy jakieś drzwi, pamiętajcie o tym. Tego musimy załatwić zaraz, tylko lepiej wyląduje. Chyba, że go będziemy atakować z powietrza. A, czai się tutaj cały czas. Dobra, uwaga. Dremora, tak jest. Wiecie, nie mam jeszcze w zasięgu. Muszę jakoś tak... No idź, mam problemy z... A, zaraz coś wymyślę. O. Teraz. Klepnę. Ale chyba mnie nie zauważył jakoś. Tak podleciałem od tyłu. Jeszcze z góry. A, powalił mnie. Ma większe szanse pewnie na trafienie i zadawanie potężniejszych obrażeń. Dremora. Dwuręczny krasnoludzki Claymore. No, ten współczynnik... No, taki sobie. No dobra, wezmę go. Musimy uważać na to obciążenie. Te Claymory są dosyć ciężkie. Zbadamy sobie tę wodę. Chyba nie mogę. Czy mogę? Jak jestem w stanie lewitacji? Mogę. Mogę. Załączymy sobie oddychanie w wodzie jeszcze. No i dokładnie przebadamy, czy tutaj czegoś fajnego czasami nie ma. Ale nie, nic tutaj nie widzę takiego. Żadnej podwodnej jaskini też nie. Musimy pamiętać, że jeszcze tam u góry było jakieś przejście, ale najpierw sobie obadamy... O, tutaj to miejsce. Widzę skrzynkę jakąś. To jest chyba jakaś osobna... osobny obszar. Jeszcze zajrzę do góry, czy nie można gdzieś wzlecieć. Ale nie. Tylko ta skrzynia tutaj jest. Zobaczcie, czaszki jakieś dziwaczne. Czaszka służącego. Obwiązana jakimś rzemieniem. Zabytkowa skrzynia, 25 złotych monet. Stary klucz. No dobra, weźmiemy. Ekstrawagancki pierścień, bardzo drogi. Weźmiemy. Mikstura wznoszenia, przyda się. Światła, mały współczynnik, słabe przywrócenie siły, słabe. No dobra, to pozostaje nam zlecieć na tamtą półkę skalną, tylko może się jeszcze trochę uleczę, korzystając z naszych super... przedmiotów. Laska Czarodzieja jeszcze działa, żeby tylko nie spadł stąd.
Może w każdej chwili przestać działać, ona chociaż na 2 minuty trwa, chyba aż tak długo jeszcze nie lewituje. Jeszcze raz użyjemy paska. Jestem wyleczony na maksa. Wysłużone drzwi do jaskini, laska czarodzieja przestała działać właśnie. Super. No dobra, zobaczmy co tu jest. W ogóle zmieńmy sobie tryb mapki. Tutaj się udało wejść, tu wszystko badaliśmy. Idziemy dalej. Pomalutku. A tronach mrozu. Dobra, miejmy nadzieję, że tylko on tam jest, żebym go nie zaszarżował na niego i żeby się nie okazało, że tam więcej tych wrogów. Może zwapmy go na siebie. Chociaż nie, tutaj są drzwi po prostu. A i rzuci nam je czymś. Jaskubany. Dobra. Bardzo szybko. O, jest groźnie. Jest groźnie. Musimy użyć klasycznego przywrócenia zdrowia. Pyk. Trochę się leczę. A i znowu mnie powalił. Groźne te atronachy są. Jeszcze raz mi rzucił to. Dobra, zobaczymy, czy już mogę użyć laski Magnusa. Jeszcze nie. Strasznie wolno się ładuje ta laska. No dobra jest ta laska niby. Może dużo punktów życia mi przywrócić, ale jest strasznie wolna jednak. Użyjemy paska jeszcze. Pierścionka nie mogę. No, jakiś sole mrozu ma przy sobie? Nie ma. Oj, ci nie mogę za bardzo tych drzwi zobaczyć. W takim razie usuniemy jego zwłoki. O. Zabezpieczone pułapką. O. Rozbrajamy. Pułapka rozbrojona. Wytrych. Amatorski wytrych zużyty. Bierzemy kolejny. Ajdź, 35, tak ciężko idzie, udało się. Mogę się jeszcze podleczyć? Mogę. Paskiem jeszcze nie mogę. Co tu będzie? Ojdź, ktoś tam jest. O, myślicie, że ktoś groźny? No pewnie jakiś rodzaj maga. Pewnie jakiś rodzaj maga. Sobie rzucimy na przykład, na wszelki wypadek, zwiększymy sobie siłę woli, gdyby chciała nam wyskoczyć może z jakimś paraliżem, co? Ostatnio walczyłem z takim przeciwnikiem, miał sztylecik paraliżujący, miałem fuksa, że mnie nie zaczął paraliżować. Zwój samostanowienia. No okej, niech to na wszelki wypadek sobie będzie. Pyk. Mamy ochronę przed paraliżem. Możemy na nią iść. A coś tu już rzuca. Ojdź, przywołała coś chyba. Ojdź, mocno klepie. Jakiś też chyba atronach. Chyba błyskawic, co? Błyskawic. My mieliśmy jakąś ochronę przed błyskawicami, coś takiego. Na pewno przed ogniem mieliśmy tego dużo. No, inteligencja, wznoszenie, tarcza ognia, milczenie, trucizna, osobowość, zwinności, kondycji, siły. Mikstura paraliżu. Nie widzę nic takiego. Na wszelki wypadek może się uleczę. Klasyczne przywrócenie zdrowia rzucimy. I spróbuję go sklepać od razu. A? Gdzie to jakoś? Ojdź, kurde, dobra. Jeszcze nie będę używał innej mikstury. Przerywam mu ataki chyba ogólnie. Udało się. Udało się. Atronach burz to jest tak zwany. Sole pustki ma. Jakbyśmy to połknęli, to byśmy mogli przywrócić sobie manę. Mielibyśmy absorpcję magii i jeszcze jakieś dwa efekty, nie wiadomo jakie. Może pozytywne, może negatywne. Wida Mea Dretan. Pierścień władzy. To, co mieliśmy pozyskać właśnie. Jak używamy takiego pierścienia, które ogólnie rzecz biorąc jest bardzo cenny, 22 tysiące kosztuje, rzucamy odbicie od 10 do 20%, co trwa przez pół minuty, rzucamy to na siebie, możemy odbijać zaklęcia wroga. Ale słaby ten procent, to jest chyba szansa na odbicie, co? I możemy zwiększyć sobie szybkość od 10 do 20 punktów na czas 30 sekund. A ja wiem, chyba nie będę z niego korzystał, pewnie sprzedamy. Sprzedamy pełzaczowi pewnie. Co to za sztylecik? Słaby współczynnik, ma słabiutki. Ekstrawagancka szata. Okej, tutaj sobie poradziliśmy, ale z tym moim zdrowiem za dobrze tutaj nie jest. Szkoda, że jeszcze nie mogę z tej laski skorzystać. Skorzystamy z paska. Telefony dzwonią. Nie widzę żadnych przeciwników, więc jeszcze nie będę może ryzykował... Znaczy, może jeszcze nie będę pił żadnych mikstur. Tutaj sobie zanurkujemy, może coś ciekawego będzie. Użyję mikstury oddychania w wodzie. Pyk. No, jakieś ryby, myślicie, tu będą coś? Na wszelki wypadek trzeba te obszary sprawdzić dokładnie. Tu nic nie ma. Na dnie...
Też nie. Tu jeszcze możemy popłynąć. Na wszelki wypadek może coś tutaj opadło na dno. A, tu jeszcze jest przejście, zobaczcie. Ale nie, nic tu takiego nie ma. Nie, tutaj w tej wodzie nic nie ma, ale ja to muszę wszystko dokładnie sprawdzać zawsze. Okej, zaraz tak, jeszcze możemy tam się udać. Zaraz, jak tam dojść? Tędy, po tej... Tutaj po tym skalnym mostku. O, i tu może będziemy mieli jakieś ciekawe przedmioty, co? Trzeba to dokładnie przeszukać. Skóra Alita, słaba, pióra skrzykacza możemy zabierać. Włókno kreszta, nie już. Myślicie, że w tym kotle tam coś jest schowane? Nie, kocioł jest pusty. Może w palenisku coś ukryli. Właśnie w Morrowindzie to trzeba tak dokładnie sprawdzać takie miejsca. Widzę księgę. Może się czegoś nauczymy. Gra przy kolacji. Tak się nazywa książka. Czego się nie nauczyłem. Nie będę jej brał. Czy wziąć ją? Nie, nie będę jej brał. Zardzewiała skrzynia. 3 złote monety. Doskonałe przywrócenie inteligencji. Drogie. Bierzemy. Tu się możemy nawet zdrzemnąć. Moglibyśmy poziom wziąć. Jak tym stoimy z tym poziomem? 20 na 10. Dwa poziomy już byśmy mogli wziąć. Tylko, że jeden na pewno mogę na spokojnie wziąć, bo się szkoliliśmy... bo się szkoliliśmy ostro w przemianach. Czyli mam gwarantowane 5 punktów do siły woli, jak teraz bym się zdrzemnął. Jeszcze jeden punkcik do siły mamy wziąć, żeby wymaksować. Jeden punkcik do szczęścia, żeby wymaksować. Znaczy nie, żeby wymaksować, tylko po prostu zawsze bierzemy jeden punkcik do szczęścia. Więc nawet mógłbym chyba z tego hamaka skorzystać. Odpowiedź na mowę Bero. Umiejętność zniszczenie wzrosła do 6. Zostawimy tę książkę. Miksturki. Klasyczna premia do many. Możemy wziąć tarcza ognia. No co oni mają z tym ogniem? Potrzebuje bardziej błyskawic, mrozu. Wznoszenie znowu. Duża premia do inteligencji. Zwój ochrony przed ogniem. No znowu ochrona przed ogniem. Coś mam szczęście do tych ochron przed ogniem. Zwój złodzieja krwi. Absorbuje różne takie współczynniki. Chyba mamy jeden taki zwój, co? Także jakby co, będziemy mogli z tego korzystać. Tu jest taka schowana skrzynka pod stołem. Poziom zamka 10. Aha. Amatorska retorta, uczniowska retorta. No słaby współczynnik, nic porządnego to nie jest. O kurde, pułapka tu była na tej urnie. Schodzi mi życie. Pułapka na urnie? Co to ma być w ogóle? To też jest zabezpieczona pułapką. Jakoś tak odruchowo kliknąłem, ojejku, trzeba zachować stanowczą ostrożność, bo ja kiedyś zginę. Jakby ta pułapka była potężniejsza, to masakra by była, dużo zwojów. Absorpcja siły na dotyk, dobre przeciwko wojownikom, no nie? Zwój grząskiej magii Tranasy. Absorbuje magię. No dobrze, mamy znowu trochę potężnych zwojów. Będziemy mogli z tego korzystać. Urok może rzucić. Urok, czyli... Nie jestem pewien, jak to działa. Chociaż nie, no wiem. Od 0 do 48. Jak się to rzuci, to chyba istota zaczyna nas jakby lepiej postrzegać. To tak, jakbyśmy mieli to rzucać na NPC. Gdybyśmy chcieli, żeby nas lepiej traktował. Mam nadzieję, że to chyba właśnie tak działało. Jak na niego rzucimy czar, to chyba nie będzie chciał nas zaatakować. Właśnie jak rzucimy na niego tego typu czar. Urok, na dotyk. Tak mi się wydaje, że to jest coś takiego. Możemy zauroczyć istotę jakby. Coś takiego chyba było. Zwój wiecznego kroku. O kurde, zobaczcie, jaka masakra. Lewitacja, która trwa minutę aż. 500-punktowa, czyli niesamowicie szybka. I jeszcze przez tę minutę będziemy w stanie niewidzialności, czyli możemy bardzo szybko przemieszczać się, lewitując i w stanie niewidzialności, czyli po prostu nikt nas jeszcze nie zauważa. Ale 500 punktów to musi być niesamowita szybkość. Lewitacji, oj kurczę. Kiedyś to pewnie przetestujemy. Postaram się to dobrze wykorzystać. Wartość w ogóle 1762, masakrycznie dużo. Super zwój. Nasz najlepszy zwój chyba, jaki do tej pory znaleźliśmy. 500 punktów. To ja będę śmigał w powietrzu. Absorpcja many. Dobre przeciwko magom. Zwłaszcza, że można to rzucić, wiecie, znaczy rzucić. W sensie nie musimy podejść blisko. Możemy wyssać manę przeciwnikowi. Fajna sprawa. A co tutaj? Też zwoje. Zwój brutalnej potęgi. Może nam zwiększyć siłę. Przy odrobinie szczęścia nawet do 30 punktów. Masakra. Zwój mgielnych butów Selyn. Chodzenie po wodzie. No to akurat mamy wyuczone.
zwój ochrony przed porażeniami. No w końcu coś przed tymi porażeniami. Przecież sam ogień znajdowałem. Pamiętajcie, że mam ochronę przed porażeniami. Zwój odwróconego wzroku brewy. Niewidzialność rzuca. Niech będzie. Ostatnio tam użyłem tej niewidzialności, żeby niepostrzeżenie podejść do wroga i go zaatakować znienacka, no nie? Nawet fajnie to wyszło. Zwój oznaczenia. To my korzystaliśmy z mikstur oznaczenia, pamiętacie? Później, żeby się móc przenosić w to oznaczone miejsce. Skrzynka zabezpieczona pułapką. Rozbrajamy. Zobaczymy. Fajne to miejsce, też podoba mi się. Tylko coś muszę zaraz z tym życiem zrobić. Słabe. Zepsuta mikstura powolnego opadania. Arka i nieprzyjaciel, najmroczniejsza ciemność. Nic fajnego. Kolejna skrzynia lipna. O! Pierścień oznaczenia. Rzuca oznaczenie. Fajny. Lekki jest i nie będziemy już musieli używać żadnych mikstur oznaczenia, zwojów oznaczenia. Nie będziemy tego musieli przy sobie nosić. Będziemy mieli taki pierścionek i będziemy mogli oznaczać dowolne miejsce. Fajnie by było znaleźć jeszcze jakiś taki przedmiot, który ma wyładowania przeniesienia, bym nie musiał chodzić tam do alchemiczki tych mikstur przeniesienia kupować. Tylko byśmy te czary z przedmiotu rzucali. Fajna sprawa. A ja pamiętam, że kiedyś miałem przedmiot, który sam w sobie, w jednym przedmiocie było zarówno zaklęcie oznaczenia, jak i przeniesienia. Fajnie. Fajnie można było właśnie z niego korzystać. Nędzny klejnot dusz. Może jakąś duszę kraba znowu uwięzimy, albo skrzekacza. Okej, tutaj chyba wszystko. Tę skrzynkę sprawdziłem. Sprawdziłem. Tutaj też sprawdziłem. Tu też sprawdziłem. Chyba wsio. Nurkowaliśmy tam ostro. No to chyba wszystko, co? Chyba wszystko. No i jednak wcale tak mało czasu tutaj nie spędziłem, więc... Więc śmiało jednak będziecie mogli zadecydować, czy ja mam wejść do tej jaskini, która tam obok jest, no. Jeżeli będziecie chcieli, to tam wejdę i ją sobie obadamy w następnym odcinku. A jeżeli nie, to po prostu przeniesiemy się do Adżiry, tylko ja bym mimo wszystko... Kurde, z tej maski Magnusa jeszcze nie można skorzystać. Mam nadzieję, że tutaj żaden wróg się nie pojawił, obszaru nie zmieniałem. Usunąłem na pewno zwłoki Atronacha Mrozu. Ale ten Atronach mógłby się ponownie pojawić, jakbym zmienił obszar. Skoro usunąłem zwłoki, to znaczy, że on mógłby się tutaj znowu pojawić. Zaraz, gdzie to było wyjście? Gdzieś tu chyba, nie? Tu się zsunę po tej skale. Będziemy musieli się wznieść. Wykorzystam jakąś miksturkę może, wznoszenia. O. Żebyśmy mogli stąd wrócić. Ile ona ma działać? Kurde, żeby się nie okazało, że działa przez tylko 10 sekund, ale chyba nie, 30 sekund, co? Poza tym ta lewitacja jest szybka, także szybko tutaj dotrę. O! Muszę uważać, żeby kiedyś nie spaść z jakiejś wielkiej wysokości, jak zacznę lewitować. Zwłaszcza jak mam mało życia i by mnie to mogło zabić. Okej, ta laska Magnusa. Kiedy będzie można z niej skorzystać? Muszę to sprawdzić. Laska Magnusa. Żeby jej użyć... Jak to się patrzy, to ja nie wiem. Maksymalnie ma ładunków 5700. Kurde, to podejrzewam, że... Ile razy ja jej użyłem? 3 razy chyba, no nie? 991. Ciekawe, jak szybko to się regeneruje. 907 cały czas jest. Bardzo wolno się regeneruje ta laska. Chyba ją sprzedam jednak. Chociaż no, 3 razy jej użyłem, no. Dobra, leczymy się pierścionkiem. 3 razy to nie jest znowu tak źle. I paskiem. No i mamy połowę życia. Ponad połowę życia. No nie jest źle. Dobra, to ja w tym miejscu zakończę odcinek. Tak troszeczkę wcześniej niż zawsze. A wy podejmujecie decyzję, czy mamy wejść do jakiejś podejrzanej jaskini Jakanalit, czy też idziemy do Adżiry, bierzemy poziomy. Od razu sprzedajemy przedmioty i kombinujemy dalej. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.